własnych zobowiązań. Wszelakich. I drodzy Państwo, wśród tych zasad bardzo ważną rolę odgrywa to, do czego będziemy zobowiązani od przyszłego roku. Ustawa o finansach publicznych w artykule 242 mówi, że jednostka samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki zwyczajne związane z funkcjonowaniem przekraczają dochody zwyczajne. Zwyczajne, czyli bieżące. Czyli, drodzy Państwo, funkcjonowanie naszego miasta łącznie z wydatkami na remonty, bo to jest wydatek bieżący, musi być w kwocie ogólnej niższe niż dochody bieżące, bo inaczej jednostka samorządu terytorialnego budżetu nie uchwala. My mamy tą nadwyżkę operacyjną. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi nazywa się nadwyżką operacyjną. My ją mamy i to całkiem niezłych rozmiarów. Natomiast, tak jak szacunki wskazują, w Polsce około 130-140, to się waha między 130 a 150 jednostek samorządu terytorialnego nie uchwali budżetu w roku 2014 ze względu na ten zapis. Powiem tylko jedno. Jeśli o to chodzi, to najprawdopodobniej na tej sytuacji będzie odbijało się zarówno to, co się dzieje w naszym kraju, to, co się dzieje w Europie i na świecie, ale i również to, do czego sami dopuszczamy. Ja Państwu powiem tylko tyle. Do zadań, kosztów, zadań dydaktycznych objętych subwencją oświatową, czyli nie do całej oświaty. Subwencja oświatowa tylko skierowana jest na część zadań, pozostałe są własnymi i musimy z własnych pieniędzy finansować. Natomiast te zadania, które są objęte subwencją, subwencja powinna wystarczyć. A my do niej dopłaciliśmy w ubiegłym roku 250 milionów. To jest deficyt operacyjny. Różnica między dochodami bieżącymi, to jest subwencją, a wydatkami bieżącymi tylko na te zadania, które są objęte subwencją. Czyli o tą kwotę pomniejszona jest nadwyżka operacyjna budżetu. Następna sprawa, w której traktujemy po prostu tą sferę, jakby to była sfera z zakresu jednostki budżetowej, a to jest z zakresu spółki komunalnej. Transport miejski. Transport miejski, proszę Państwa, jest usługą komunalną. Co to znaczy? To znaczy taką, której koszty, której cenę można obliczyć na podstawie kosztów. W przeciwieństwie do usług publicznych, których cena jest, zależy od ilości zatrudnionej administracji i tak dalej. Ale tu są koszty. Są ceny energii, tramwaje, są ceny benzyny, oleju, innych materiałów napędowych, autobusy. Zgadnijcie Państwo, ile w zeszłym roku dopłaciliśmy do przychodów ze sprzedaży biletów MPK. Ile dopłaciliśmy z naszych wspólnych pieniędzy? Niezależnie od tego, czy ktoś jeździ autobusami i tramwajami, czy nie jeździ. To dopłaca, bo to jest z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Ile? Proszę? Proszę głośniej, tak. 80 milionów? Proszę Pana, ja już zapomniałem, kiedy tyle było. Tak. Ja już zapomniałem. Albo 200. Proszę, ile? Albo 200. No nie, to już Pan trochę przesadza. Albo utrzymanie kosztowało 200? Pan nie ma prawa jazdy do mnie. Ja z kolei mam od 1968 roku prawo jazdy i założyliśmy sobie z żoną, że samochodu nie będzie. Nie będziemy. Po co nam robić sobie więcej wrogów? Wystarczy tyle, ile ma. A tak to każdy
każde drzewo, każdy słup telegraficzny przydrożny, każdy przechodzień, każdy rowerzysta byłby naturalnym wrogiem. I co z tego, że my byśmy się do niego uśmiechali? Jak on by to akurat przyjął za wyraz ignorancji. I wtedy dopiero by się na nas zdenerwował. Proszę Państwa, więc dopłata do komunikacji miejskiej to jest w tej chwili około 170 milionów. Wiecie Państwo, i to jest problem. Usługę, którą da się wycenić. Da się wycenić. Tymczasem wartość kontraktu, a przychody ze sprzedaży biletów MPK do naszego budżetu, bo to jest dochód budżetu, różnica właśnie taka, jak mówię. Deficyt operacyjny. No to 250 plus 170, no to już jest poważna kwota nadwyżki operacyjnej, która w wyniku naszych decyzji pomniejsza tą, którą wypracowujemy. A jak do tego dodamy jeszcze to, co się dzieje z zewnątrz, 40 milionów wyszacowaliśmy, że trzeba będzie dopłacić do dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone nam przez administrację rządową do wykonania, przez administrację samorządową. 40 milionów. No to macie Państwo łączną kwotę, o którą nadwyżka operacyjna na rok 2012 była zmniejszona. Mogłaby być o tyle wyższa.